To ruszamy w takim razie. Dobrze. Słuchajcie, ja wyświetlam pierwsze pytanie. Ono jest podpisane tak, jakbym je ja zadawał, ale tak jak to zawsze na korkach, wszystkie te pytania, które dostajemy, są anonimizowane. Uwaga, trudne słowo, więc załóżmy, że to ja je zadaję. Jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone badanie specjalistyczne, protetyczne na pierwszej wizycie? Jakie pytania w wywiadzie do pacjenta? Jakie badanie wewnątrz i zewnątrz ustne? Jakie badanie stawu skroniowo-żuchwowego? Na co szczególnie należałoby zwrócić uwagę Bogu? I tutaj słuchajcie, znowu to jest dokładnie to, o czym mówiłem. To jest takie pytanie, gdzie możemy i rozmawiamy na kursach na ten temat i jak te osoby, które były u mnie na kursie, wiedzą, że dwie godziny rozmowy to jest mało, żeby to zgłębić. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, badanie w protetyce stomatologicznej, badanie pacjenta to jest podstawa. Jeżeli badacie pacjenta i potraficie dobrze zbadać pacjenta, zdiagnozować pacjenta, postawić prawidłowo tą pierwszą diagnozę, wtedy to leczenie jest bardziej owocne, to leczenie jest lepsze i jest bezpieczniejsze, tak? I jest bardziej długoczasowe, długofalowe, długoterminowe. I teraz przechodząc od razu do jakichś szczegółów pewnie, na które czekacie, to jeżeli chodzi o wywiad, oczywiście jest to uzależnione też od typu braków, od typu schorzenia, z którym pacjent zgłasza się do Was do leczenia. Natomiast jeżeli przychodzi do Was pacjent, który ma jakieś ubytki w uzębieniu, to zawsze dobrze jest zapytać od strony protetycznej, tak? Po pierwsze, czy pacjent już użytkował jakieś protezy, czy jakieś uzupełnienia protetyczne, już ma z nimi coś do czynienia, czy też to będzie jego pierwsze uzupełnienie protetyczne, stałe, ruchome, wszystko jedno jakie, bo troszeczkę też inaczej prowadzicie rozmowę, jeżeli to jest pacjent, który ma pierwszą w życiu protezę całkowitą, czy też pierwszą w życiu protezę szkieletową, czy też będzie to uzupełnienie stałe, trochę więcej czasu musicie poświęcić na to, żeby pacjentowi wytłumaczyć, z czym będzie się musiał borykać. Kolejna rzecz, dobrze jest dowiedzieć się od pacjenta, jakie ma doświadczenia z dotychczas użytkowanymi protezami, to znaczy czy te uzupełnienia stałe były, czy są w jego mniemaniu dobrze zrobione, estetyczne, nieestetyczne, dobrze wkomponowane w układ stomatognatyczny, czy ma z tym jakieś problemy, chociażby nawet sytuacja sprzed kilku tygodni przyszedł do mnie pacjent, któremu sam wykonywałem uzupełnienia kilkanaście lat temu. Musimy te uzupełnienia wymienić na uzupełnienia nowe i okazuje się, że te uzupełnienia nie spełniają jego oczekiwań ze względu na to, że ograniczają mu ruchomość języka, do czego nigdy się nie przyznał do tej pory. I bardzo poważnie zastanawiam się nad tym, jak w tej chwili, w którym kierunku pójść, żeby nowe uzupełnienie protetyczne rozwiązało jego problem. To jest pacjent również dysfunkcyjny, czyli jeżeli chodzi o układ ruchowy narządu żucia, więc tego typu problemy mogą wynikać również z tego, że ta przestrzeń dla języka jest troszeczkę inaczej skonstruowana niż u każdego z nas. Troszkę inaczej on ten język układa. Jest to pacjent po bardzo dużym urazie komunikacyjnym wiele, wiele lat temu, po operacji w repozycji i zarówno szczęki, jak i żuchwy. Więc tutaj jest to taki kłopot. Kolejna rzecz taka książkowa, bardzo książkowa, to jest zapytanie, z jakiego powodu pacjent traci zęby. Czy stracił zęby, czy to jest spowodowane chorobą przyzębia, czy to jest spowodowane próchnicą chociażby, prawda? Bo czego innego spodziewamy się, jeżeli chodzi o stan podłoża protetycznego w momencie, kiedy pacjent traci zęby z powodu choroby przyzębia. Te zaniki kostne, w związku z tym też zaniki podłoża będą dużo większe niż w przypadku kiedy pacjent traci swoje uzębienie z powodu próchnicy. Kolejna rzecz,
w jakim momencie życia pacjent do Was przychodzi z danym problemem. Jeżeli to jest młody człowiek, 20-letni, gdzie jest próchnica praktycznie wszystkich zębów, czy jest te ogniska próchnicowe są mnogie, to też musicie zastanowić się, czy te Wasze uzupełnienia protetyczne, które skonstruujecie, nie będą podatne na próchnicę, tak? Czy pacjent jest w stanie utrzymać na tyle dobrze higienę, czy nauczyć się utrzymywania higieny, żeby te Wasze uzupełnienia protetyczne były sprawne przez wiele lat. Tak? Czyli to są takie pytania, które troszkę nakierunkują Was na to, jak ten pacjent, na co jest przygotowany, z czym sobie może poradzić, jeżeli chodzi o uzupełnienie stałe, czy może trzeba wykonać uzupełnienie ruchome zamiast uzupełnienia stałego, może trzeba troszkę prostsze konstrukcje wykonywać. Kolejna rzecz, czy pacjent, szczególnie pacjent starszy wiekiem, jest w stanie takie uzupełnienie Wasze obsłużyć. I mówię tutaj nie tylko o higienie, ale czasami o takiej prozaicznej czynności, że wykonacie bardzo skomplikowaną odbudowę protetyczną uzupełnieniem ruchomym i uzupełnieniem stałym, a okaże się, że pacjent nie jest w stanie tego zdjąć i włożyć na miejsce do zwykłych, prostych zabiegów i codziennych zabiegów higienicznych. Więc na takie rzeczy musicie zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o badanie wewnątrz i zewnątrz ustne, tutaj tak naprawdę zaczynamy każdego pacjenta, zaczynamy badać tak, jakbyście go widzieli po raz pierwszy. Jeżeli pacjent siada do Was na konsultację, siada na fotelu, no to zaczynacie od tak naprawdę pełnego badania układu ruchowego narządu żucia. I tutaj wielokrotnie chyba dzisiaj będę podkreślał to, że jeżeli bierzecie się za leczenie protetyczne, za leczenie zachowawcze, i pacjent jest pacjentem, którego nie widzieliście przez jakiś czas, to warto jest tego pacjenta zbadać pod kątem tego, czy on mięśniowo i stawowo jest pacjentem, który nadaje się do leczenia, czy też musicie najpierw zacząć od tego, że w jakiś sposób musicie wyprowadzić tego pacjenta z problemów, które są problemami mięśniowymi, czy też problemami stawowymi. Więc oczywiście zaczynacie od badania zewnątrzustnego i tutaj oczywiście zwracacie uwagę na wszystkie te aspekty, które na co dzień badacie, czyli symetria, linia źrenic, linia zgryzowa przednia, linia zgryzowa boczna, profil twarzy, linia estetyczna E i tak dalej, i tak dalej. Powinniście zbadać tak naprawdę nerwy, ujścia nerwów czaszkowych wszystkich. Natomiast oczywiście nic z tego, znaczy rzadko kiedy robimy to wszyscy i wszystkie nerwy, natomiast oczywiście te nerwy są, przypominam Wam, że są dostępne do badania i powinny być przez lekarza, również lekarza stomatologa zbadane. Kolejna rzecz, patrzycie na mimikę twarzy, na to jak pacjent artykułuje dźwięki, w jaki sposób pokazuje uzębienie, czy pokazuje uzębienie łuku górnego, czy też może i łuk górny i dolny, czy też sam dolny, co może świadczyć o tym, że jednak ten mięsień okrężny ustny jest w jakiejś tam hipotonii. My z wiekiem oczywiście coraz bardziej zaczynamy pokazywać uzębienie łuku dolnego, to jest normalne. Kolejna rzecz. Patrzycie od razu wstępnie na równość tych trzech odcinków, czy odcinek czołowy, środkowy i dolny jest taki sam i czy też macie do czynienia już na pierwszy rzut oka z pacjentem, który może mieć jakieś albo zaburzenie, albo zaniżenie wysokości zwarcia, czy też zaburzenie w obrębie łuków zębowych. Kolejną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę przy badaniu zewnątrzustnych, zewnątrzustnych to jest całe badanie mięśniowe i tutaj tych protokołów jest bardzo dużo. Da, czy to jest protokół pełen według na przykład Slawiczka, czy to jest protokół według DCTMD, czy to jest badanie według Dawsona, wszystko jedno. Słuchajcie, macie dużo różnych książek, które traktują o badaniu układu ruchowego narządu żucia, korzystajcie z nich, to może być nawet przysłowiowy skrypt dla studentów drugiego czy trzeciego roku z fizjologii narządu żucia, tam też to badanie jest.
I tak naprawdę prawidłowo przeprowadzone badanie pewnych grup mięśniowych, które są, da wam odpowiedź, czy ten pacjent nadaje się do leczenia, czy to jest pacjent, który wymaga najpierw wyprowadzenia z problemu mięśniowego. Bardzo często pytanie też zadane pacjentowi w sposób celowany dotyczące mięśni też może wam dużo powiedzieć, prawda? Czy możecie zapytać pacjenta, jak siada do was na fotelu, czy odczuwa rano zmęczenie mięśni, czy zaciska zęby, czy ma bóle głowy, czy ma bóle karku. I to są wszystko takie pytania, które, na które odpowiedź twierdząca będzie mogła zapalić u was czerwone światełko, że tam może coś się dzieje niedobrego, że tutaj może trzeba zwrócić uwagę na to, że ten pacjent wymaga jakiejś baczniejszej uwagi, jeżeli chodzi o w tym przypadku układ mięśniowy. Kolejna rzecz, badanie stawu skroniowo-żuchwowego, palpacyjne zewnątrzustnie. Możemy zbadać zarówno powierzchnię tylną stawu, jak i powierzchnię boczną. Pamiętajcie o tym tylko, że tutaj nacisk na ten staw musi być dużo delikatniejszy, dużo mniejszy niż na mięśnie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o badanie zewnątrzustne, to jeszcze powrót do pozycji ciała. Powrót do pozycji ciała, bo może powinienem to powiedzieć na samym początku, ale tak naprawdę jeżeli pacjent wchodzi do was do gabinetu, to już możecie obserwować, w jaki sposób się porusza, w jaki sposób staje, w jaki sposób trzyma głowę, czy jest to symetria, czy jest asymetria, czy w jakikolwiek sposób ta głowa jest ciągnięta w lewą, w prawą stronę, to też może świadczyć o tym, że mogą być jakieś problemy zarówno z samymi mięśniami w obrębie układu ruchowego narządu rucia, jak też i z mięśniami, które są mięśniami przykręgosłupowymi, mięśniami szyi, które ustalają tą szyję, stabilizują szyję, czy stabilizują w ogóle kręgosłup. To wszystko pamiętajcie o tym, że może iść od dołu w górę, czyli od miednicy do góry w kierunku szyi i odwrotnie z góry schodzić w kierunku mięśni pleców. Na to musicie być wyczuleni. Wewnątrzustnie, słuchajcie, no tutaj wewnątrzustnie protetycznie na pewno klasa. A klasa, musicie zobaczyć, czy macie do czynienia z pacjentem pierwszo, drugo czy trzecioklasowym. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o protetykę, nie mówię tutaj o badaniu takim, które każdy z nas wykonuje, badaniu stomatologicznym, no bo zakładam, że każdy z nas bada pacjenta prawidłowo, czyli klasyczne badanie stomatologiczne i to się nie różni w swoim zakresie, czy to jest periodontologia, czy to jest zachowawcza, czy to jest chirurgia. Tak? No to musicie zbadać błonę śluzową zęby, ustawienie zębów, stabilizację zębów, policzki, dno jamy ustnej. Uczulam was na język i dno jamy ustnej, bo to są takie miejsca, w których no, niestety nowotwory mogą często się pojawiać i na to musicie być wyczuleni. Jeżeli chodzi o samo badanie protetyczne, w obrębie badania wewnątrzustnego, no to na pewno rozmieszczenie braków. Na pewno musicie zbadać płaszczyznę zwarcia, czyli jaką płaszczyzną pacjent dysponuje, czy te zęby są w płaszczyźnie, czy poza płaszczyzną, czy jest efekt Godona, czy one są ustawione w sposób prawidłowy, czy nieprawidłowy. Kolejna rzecz, słuchajcie, która jest piekielnie ważnym elementem badania, to jest badanie stabilności zębów. Tutaj też nie musicie mieć jakichś wyrafinowanych sprzętów do badania, wystarczy zbadać ruchomość, czyli posadowienie tych zębów w zębodole, stabilizację tych zębów, zobaczyć, czy to jest ząb stabilny, czy jest pierwszym, drugim, czy nie daj Boże trzecim stopniu rozchwiania. Zwracacie uwagę na ogniska próchnicy, to wiadomo. Kolejna rzecz, słuchajcie, gdzie na którą musicie zwrócić uwagę i znowu będę was uczulał wielokrotnie dzisiaj, to jest okluzja. Okluzja jest podstawą protetyki i będziemy kilka razy wracać do zagadnień okluzyjnych, bo... Bogdan, odnoszę wrażenie, że to jedno pytanie nam wyczerpie dzisiaj chyba całe spotkanie. Mam żegluję. Słuchajcie,
Nie, nie, dobrze, dobrze, ale rzeczywiście, że. Żegluje do brzegu. W każdym razie musicie zwrócić uwagę zarówno na okluzję statyczną, jakie są kontakty między zębami w okluzji statycznej, jak i koniecznie na okluzję dynamiczną, bo do tej okluzji dynamicznej dzisiaj będziemy wracać w tym naszym webinarze. Pamiętając o wszystkich zasadach normy zgryzowej, normy okluzyjnej, tak? Czyli wszystkie prowadzenia przednie zgodnie z normą i tak dalej, i tak dalej. Jakie badania stawu skroniowo-żuchwowego? To jest, tutaj wracamy znowu do badania zewnątrzustnego i to jest badanie stawu skroniowo-żuchwowego, to jest element też badania zewnątrzustnego, czyli oczywiście badacie tor odwodzenia, zbadacie, jaki ma charakter ten tor odwodzenia. Macie również, musicie zbadać, jaka jest amplituda odwodzenia. Jeżeli chodzi o odwodzenie, no to rozwarcie mniej więcej około 44 palce, 3-4 palce to jest norma. Natomiast ruchy boczne, symetryczne, lewo, prawo powinny być, to powinna być. No, chyba straciliśmy Bogdana, tak mi się wydaje. Czy u was też? Czy u was też Bogdan zniknął? Czy to tylko u mnie? Mam nadzieję, że nie. Tak, no dobra, no to spoko. No to słuchajcie, na spokojnie, nie słychać. Freeze, no tak. Dobra, to poczekajcie spokojnie. Myślę, że Bogdan za chwilę się przeloguje i do nas dołączy. No to są właśnie takie sytuacje, które przy tych takich spotkaniach na żywo niestety się zdarzają, także mimo tego, że niby ten internet dzisiaj jest ogólnie dostępny i wszechobecny, to niestety takie sytuacje mają miejsce, więc mam nadzieję, że za chwilę Bogdan się z nami połączy i będziemy działać dalej w tym temacie. No pytanie niesamowicie przekrojowe na pewno, więc takie bardzo, bardzo obszerne, ale mam nadzieję, że jeżeli autor jest dzisiaj z nami i słucha, to że jest satysfakcjonowany tą odpowiedzią. Jeszcze pewnie za chwilkę, jakby Bogdan się jeszcze dalej będzie odnosił do tego. Ja słuchajcie, korzystając jakby z okazji, to tylko przypomnę, że jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi naszymi wszystkimi aktywnościami edukacyjnymi, większość z nich jest absolutnie otwarta, więc nie wymaga jakby żadnych nakładów finansowych, to tutaj zapraszam was do śledzenia naszego Instagrama, bo rzeczywiście dzieje się bardzo dużo u nas, jest dużo tych sesji Q&A, jest dużo live'ów, jest dużo, są podcasty, także dużo, dużo takiej wiedzy, która jest zupełnie otwarta i z której można korzystać, więc zapraszam was, jeżeli macie teraz chwilę czasu, mamy chwilkę takiej przerwy technicznej, żebyście dołączyli do naszego Instagrama. Tutaj zostawiłem wam na górze link. Możecie spokojnie kliknąć, przejść, jeżeli ktoś nas jeszcze nie śledzi, a ma ochotę, to bardzo, bardzo zachęcam. Hej! Wykrakałeś. Nie, no to po prostu doświadczenie. Nie, no to znaczy, że trzeba skończyć pytanie. Pytanie jest dobre. Dobrze, już jestem, słuchajcie. Czyli wracamy do badania stawu skroniowo-żuchwowego. Mogę? Tak, proszę bardzo. Tak naprawdę dla osób ogólnie praktykujących powinno to być wystarczające. Natomiast jeżeli ktoś się zajmuje stawem, jeżeli ktoś wchodzi głębiej w ten staw, no to oczywiście tych badań jest, te badania są niewystarczające. Tutaj myślę też o takich badaniach jak wszystkie badania kondylograficzne, gdzie tam tak naprawdę możemy bardzo dokładnie badać ten staw i patrzeć, w jaki sposób on się zachowuje, jak on działa, jak pracuje. No i radiologia, cała radiologia, która bez radiologii oczywiście w badaniu ogólnym nie możemy zaplanować leczenia. W związku z tym tomograficzne badania w zależności od wskazań. Jeżeli chodzi o staw, no to jest po pierwsze tomografia stawu stożkowa, a w bardzo jakby zaawansowanych, problematycznych sytuacjach, no oczywiście zostaje nam rezonans i teraz oczywiście możemy też robić ten rezonans
w formie dynamicznej, czyli możemy robić dynamiczny rezonans i patrzeć, jak ten krążek nam się tam zachowuje, jak, w jaki sposób, gdzie on się przemieszcza i gdzie on tam, gdzie jest problem związany z krążkiem. No ale to już są badania, które są badaniami bardzo celowanymi. Mam nadzieję, że wyczerpałem przynajmniej częściowo temat. Nie wiem, czy się, zobacz, pojawiły jakieś pytania. Pytania jakby do tego nie. Znaczy wiesz, no to temat jest tak totalnie obszerny, że tak naprawdę no, ciężko jest jakby tutaj mówić o jakichś pytaniach, bo tak naprawdę dotykamy przekrojowo właściwie wszystkich jakby dziedzin, które mają wpływ na tą profetykę. Ale wiesz co, Bogdan, może tak jeszcze jakby w formie takiego jakby podsumowania, bo myślę, że wielu osób jakby to też jakby interesuje. Od czego zacząć jakby układanie sobie tych wszystkich zagadnień w głowie? No bo wydaje mi się, że jest to niemożliwe, żeby ogarnąć to wszystko jakby od samego początku, że to jest raczej jakiś taki proces i taka no, droga, którą trzeba jakby pewnie przejść jako lekarz, pewnie wieloletnia, pewnie, która się nie kończy nigdy. Ta droga się nigdy nie kończy i na ilu byście spotkaniach, kursach nie byli, zawsze coś z tego kursu jesteście w stanie wynieść. I to nie jest też tak, że każdy z nas ma jakiś monopol na wiedzę i ta wiedza jest jego jedyną wiedzą, którą jest w stanie zaprezentować. Ta wiedza też moderuje. I to nie znaczy, że ja się nie uczę, też się uczę przez cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o początek, to wydaje mi się, że fizjologia narządu żucia i to jest podstawa. Trzeba się niestety zniżyć do poziomu drugiego roku studiów i dla nas na drugim roku studiów fizjologia narządu żucia była zbyteczna, niepotrzebna i to był stracony czas, ale potem okazuje się, że to się bardzo przydaje i dopiero w momencie, kiedy poznacie dobrze fizjologię narządu żucia, no możecie zaczynać ulizać patologie, które mogą się tam zdarzyć, więc ja myślę, że dobrym początkiem na ogarnianie badania pacjenta, a później docelowo i planowania leczenia, to jest powrót do fizjologii narządu żucia później, a później jakby szukanie takich miejsc, gdzie mówi się o planowaniu leczenia. I to nie ukrywam, że jest to trudny temat i taki temat troszkę traktowany po macoszemu. Natomiast ja jestem świadomy tego, że kończąc studia, wy o planowaniu leczenia wiecie niewiele. Przynajmniej w Warszawie staramy się, żeby każdy ze studentów brał udział w tak zwanych dyżurach protetycznych, gdzie przychodzą pacjenci pierwszorazowi i coś trzeba im zaplanować. Natomiast w momencie, kiedy kończycie studia i już zaczynacie ogólnie praktykować i praktykujecie rok, dwa, trzy, cztery, no to każdy ten rok to jest zbieranie doświadczenia. No i to zbieranie doświadczenia będzie owocowało tym, że będziecie się coraz pewniej poruszali w temacie planowania leczenia czy w temacie w ogóle rozwiązań z każdego działu stomatologii, nie tylko z protetyki. W związku z tym, reasumując, wydaje mi się, że dobrze jest też poszukać takich miejsc, które, czy takich kursów, które mówią o planowaniu leczenia, bo tam dużo rzeczy jest podane kawa na ławę. I oczywiście jestem świadomy tego, że tych szkół takich okluzyjnych jest wiele, bo jest i Dawson, i Slawiczek, i OBI, i COIS, i są szkoły, które mówią, gdzie są pomieszane te kursy. W związku z tym, no to kto szuka, to ten znajdzie. Kropka. No dobrze, okej, okay, mamy to. Dobra, Bogdan, może nie wiem, napij się wody albo nie wiem, bo tak. Cały czas. Minęło pół godziny. Myślę, że mi kubek nie wystarczy dzisiaj. Dobra, to co? Zobaczmy, co tam następnego. Dobrze. Okej, okay. Kolejne pytanie od jednej tutaj z naszych obserwujących, nie wiem, jak to tam jest, kursantek może kiedyś albo już. Zgłosiła się do mnie pacjentka z odpryśniętą licówką kompozytową na zębie 2-1. Jak podaje w wywiadzie, licówki na zębach siecznych wykonane przez ortodontę jako kamuflaż po niedociągnięciach leczenia. Praca naprawiana była już kilkukrotnie w innych gabinetach. Czy jest szansa, że wykonanie u pacjentki porcelany rozwiąże problem? Pacjentka nie chce podejmować się ponownego leczenia orto, by poprawić warunki zwarciowe.
Słuchajcie, na pewno problem nie leży w mechanice uzupełnienia na 100%. Czy to będzie kompozyt, czy to będzie porcelana, czy to będzie stal, czy to będzie szkliwo, to słuchajcie, nie pomoże. Jeżeli pacjentka ma nieprawidłowe jakieś warunki okludalne, co niestety zdarza się po leczeniach ortodontycznych, jest ta dysproporcja czy dysonans pomiędzy okluzją a ustawieniem stawu, będzie niszczyła wszystko to, co jej wprowadzicie. Podstawą do działania jest ustalenie prawidłowej relacji centralnej w stawie i dostosowanie jakby do tej relacji układu zębowego, czyli tych relacji okluzji zarówno statycznej, jak i prawidłowej okluzji dynamicznej. Prawidłowe zabezpieczenie w okluzji dynamicznej, zabezpieczenie przednie, będzie powodowało to, że te wasze prace będą pracami długoczasowymi. I wydaje mi się, że tutaj chyba bym poszedł w poszukiwanie, gdzie jest problem głębiej, to znaczy gdzie jest ten problem zlokalizowany, dlaczego ta licówka kompozytowa odpada. Bo zakładam, że licówka kompozytowa jest wykonana w sposób prawidłowy, zgodnie ze sztuką, nie jest przecieniona i nie jest to powodem odpryskiwania. W związku z tym chyba tutaj raczej szedłbym w poszukiwanie problemów zwarciowych w okluzji i w ustawieniu głów żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym. Tak, no dobra, tak, Bogdan, ale tak, powiedzmy, tak, jeżeli jakby pacjentka nie chce, znaczy no to chyba to, co mówiłeś, to chyba tutaj zdecydowanie by trzeba było odrzucić, bo tu jest napisane, że ta praca była poprawiana, czy naprawiana już kilkukrotnie w różnych gabinetach, więc jakby szansa, że tam jest jakiś błąd, jest pewnie zerowa, raczej to byśmy musieli wykluczyć, ale co w sytuacji właśnie, kiedy, no ja tak jakby rozumiem z tego pytania, kiedy pacjentka tak naprawdę odmawia już dalszego leczenia i chce, żeby ją, się nią zaopiekować w takim stanie, w jakim ona jest teraz. Znaczy pamiętajmy o tym, że leczenie, czyli ponowne releczenie, czy ponowne leczenie ortodontyczne nie jest jedynym sposobem na wyleczenie takiego pacjenta. Czasami warto skusić się na, czy zobaczyć, czy ta pacjentka nie wymaga leczenia jakby zachowawczo-protetycznego. Czasami to działa. Natomiast absolutnie ortodontyczne leczenie może być leczeniem, czy będzie leczeniem nieinwazyjnym chyba. Teraz pytanie jest takie, no trochę za mało wiemy o tej pacjentce, natomiast no, jeżeli pacjentka nie wyraża zgody na jakiekolwiek powtórne leczenie, czy ortodontyczne, czy protetyczne, trzeba zobaczyć, jak wyglądają mięśnie, jak wygląda staw, ewentualnie szynę relaksacyjną na noc, takie, no, troszkę taki półśrodek, no ale szyna relaksacyjna twarda oczywiście. No i zobaczyć, czy to no, ewentualnie jakkolwiek pomoże w zachowaniu tych uzupełnień. Na pewno trzeba sprawdzić okluzję u tego pacjenta, czy u tej pacjentki, jak wygląda okluzja, jak wyglądają prowadzenie przednie w ruchu protruzyjnym, w ruchach laterotruzyjnych, jak wygląda relacja centralna. Czy to jest wszystko ok? Domyślam się, że po tym leczeniu ortodontycznym tam jest pewien jakiś deficyt, to się znikąd nie bierze. Dobra, dzięki. To co, lecimy dalej? Mhm. Przeczytam wam jak to, z jakim tutaj problemem też, czy nasza kursantka, czy koleżanka się mierzyła. Co zrobić z pacjentem, któremu oddałam pracę protetyczną, to znaczy korony cyrkonowe w odcinku 1525 i on do dziś czuje bolesność na nagryzanie. Praca była robiona ze wskazań estetycznych w zgryzie nawykowym, gdyż nie było wskazań do podniesienia zwarcia. Dziś w trakcie badania kalką Shimstock kalka zatrzymuje się niestety na odcinku 1222. Rozumiem, że zawęziłam kopertę zwarcia, to są pierwsze korony pacjenta. Muszę odciążyć te przody, w nawiasie podnosząc boki, które niestety też mają świeże odbudowy, czy rozklinowując przód.
Ale kiedy powinna nastąpić poprawa odczuwalności odchodzącego bólu na przodzie? Ile czasu na powrót do równowagi? I czy to jest jedyny możliwy powód powstania dyskomfortu? Czy coś jeszcze przeoczyłam? Czy fakt, że to jest szlifowanie BOPT, niestety jeden z moich niewielu, miał znaczenie? Oraz to, czy podczas tego szlifu mieliśmy etap bardzo traumatyczny z dużą reakcją bólową dziąseł? Dziś dziąsła w stanie bardzo dobrym, a korony lekko poddziąsłowe. Ale jak wyjść z tej sytuacji bólu na nagryzanie? Dopowiem tylko, że nie ma żadnych bóli samoistnych, a dyskomfort pacjenta jest jedynie w momencie nagryzania. Obecna jest też nadwrażliwość, ale rozumiem, że to efekt niewystarczająco cienkich koron na szyjce zęba, czyli to, czego najbardziej się boimy w tej metodzie od strony technicznej, a konsekwencjami przepuszczenia tego jest permanentna nadwrażliwość. Słuchajcie, to trzeba zacząć od tej pierwszej części. Bolesność na nagryzanie to oczywiście pierwsze, z czym nam się kojarzy, to jest ozębna, prawda? Czyli gdzieś jest przeciążenie zgryzowe. Jeżeli założenie konstrukcji okluzji odcinka przedniego to jest okluzja dwustopniowa, czy odcinka bocznego i przedniego, czyli jeżeli konstruujecie zwarcie, to konstruujecie to w taki sposób, że pierwsze mocne kontakty pojawiają się na zębach bocznych, obustronnie, równomiernie. Dopiero w ostatnim momencie nagryzienia przy mocnym dociśnięciu jest kontakt na zębach przednich. Teoretycznie tak powinniśmy to konstruować. W związku z tym, jeżeli jest kontakt w cienkiej kalce, w szynsztoku, w odcinku przednim, możecie to również sprawdzić przez taki zwykły paski celuloidowe, tak jak do trzeciej, czwartej klasy, które możecie wprowadzić równomiernie po dwóch stronach łuku zębowego, poprosić o złączenie, zobaczyć, czy ten pasek się wysuwa, czy też nie. Czy też możecie zastosować w ogóle jakby to powiedzieć, listewkę z wosku do modelowania płyt protez szkieletowych. To jest taki zielony, cieniusieńki wosk, który delikatnie nagrzewacie w ciepłej wodzie. Możecie wprowadzić go do jamy ustnej, kazać pacjentowi połączyć zęby, złączyć, zobaczyć, jak taki okluzogram, bo tak się to nazywa, wygląda w odcinku przednim, w odcinkach bocznych. I zobaczyć, jak wyglądają przeciążenia. No, jeżeli te punkty są przeciążone, no to jest taki pierwszy objaw, który może powodować nadwrażliwość na nagryzanie. Tak jakby to się nasuwało w taki sposób najprostszy, ale ta sytuacja nie jest taka prosta, bo pamiętajmy o tym, że zostały skonstruowane uzupełnienia protetyczne, rozumiem, w całym odcinku przednim, od przedtrzonowca do przedtrzonowca drugiego. W związku z tym tutaj dużo rzeczy może wynikać z takiej konstrukcji. Czyli znowu, przepraszam, znowu okluzja. Jakie jest prowadzenie przednie, jakie są prowadzenia boczne? Czy tam nie ma jakiejś interferencji też przy którymś z ruchów bocznych w odcinku przednim, który gdzieś tam pacjentka czy pacjent zawadza w momencie, kiedy zaczyna wykonywać ruchy boczne? Więc tutaj chyba szedłbym na początek w odciążanie tego całego elementu, jeszcze bez szaleństwa z podnoszeniem boków. Raczej tak bym prowadził to leczenie, jeżeli jesteś pewny czy pewna, że to nie jest pełne zawężenie koperty okluzyjnej, bo jeżeli jest to zawężenie koperty okluzyjnej, to niestety może się to skończyć tym, że trzeba będzie tą pracę po prostu wymieniać. Natomiast jeżeli chodzi o odciążenie, odciążyłbym przód w taki sposób, żeby stworzyć tą dwustopniowość i odczekałbym. Myślę, że w ciągu 10 dni, 2 tygodni to się powinno znacznie uspokajać. Kolejna rzecz, która może wywoływać tego typu objawy, to jest dziąsło też. I tutaj pytanie, czy tu jest ten fenotyp cienki, czy tu jest fenotyp normalny. Jeżeli jest fenotyp cienki,
to są bardzo niebezpieczne preparacje, szczególnie preparacje podziąsłowe. W związku z tym na to bym też zwrócił uwagę. Mówimy tutaj o bardzo szczególnym typie opracowania zębów, czyli o BOPT. I tutaj, jeżeli chodzi o BOPT, te szlify zwykle są szlifami głęboko podziąsłowymi czy podziąsłowymi, ale również trzeba dać czas na to, żeby to dziąsło się wygoiło. Nawet do 2-3 miesięcy korony, bardzo dobrze zrobione korony tymczasowe powinny w tej technice BOPT przebywać w jamie ustnej do momentu, kiedy dziąsło nie ulegnie stabilizacji. Tutaj jest napisane, że dziąsła są w tej chwili w stanie bardzo dobrym, korony są lekko poddziąsłowe. Pytanie, jak gruby jest profil wyłaniania koron z poddziąsła? To jak, na ile to dziąsło jest stabilne, na ile to dziąsło jest uciśnięte? Rozumiem, że to jest praca świeża, w miarę świeża. Natomiast im grubszy jest profil wyłaniania, no to tym oczywiście jest to bardziej ryzykowne. Pamiętajcie o tym, że w tych wszystkich technikach, szczególnie w BOPT, ta preparacja, ona się wycienia do zera, ale jednocześnie korona też się wycienia do zera, a jednocześnie w BOPT, klasycznym BOPT, brzeg, koniec szlifowania jest, nie koniec szlifowania, tylko koniec korony, jest projektowany przez technika dentystycznego, czyli on ustala pod naszym okiem, w którym miejscu wprowadza tą koronę do kieszonki. No tak wygląda klasyczne szlifowanie typu BOPT, a nie szlifowanie bezstopniowe na ostrze noża, które, no, tym się różni ta technika. Czy cienkość porcelany? Tutaj gdzieś jest coś takiego, że, zaraz wam powiem, poczekajcie, dyskomfort, macie nagrodzenia, obecna jest też nadwrażliwość. Nadwrażliwość, no nadwrażliwość, słuchajcie, jest to powikłanie. To też jest pytanie, gdzie jest komora, gdzie jest kanał nerwu, czy to jest pacjent młody, czy to jest pacjent, gdzie już starszy wiekiem troszkę, gdzie cały ten nerw jest zobliterowany, wycofany. Czy zostawione jest szkliwo, czy to jest preparacja na zębinie. Jak też wygląda przejście, czy sam koniec tej preparacji. To wszystko może wywoływać nadwrażliwość. Ta nadwrażliwość może być przejściowa i zwykle jest przejściowa, ale też może się zdarzyć, że ta nadwrażliwość będzie się utrzymywała przez długi czas. I jest to jedno z powikłań niestety preparacji zębów pod koronę, czy może być to jednym z powikłań preparacji pod koronę. Więc to tutaj nie sądzę, żeby był to jakiś błąd. Może tylko w momencie, kiedy była rozpoczynana preparacja, trzeba było zobaczyć, czy na ile jest rozległa, na ile będzie rozległa ta preparacja, na ile mocna będzie ta preparacja, no ale i na ile rozległa jest komora miazgi. Natomiast no, jeżeli to jest klasyczne BOPT, to zawsze te szlifowania w technologii bezstopniowej są szlifowaniami bardzo oszczędnymi, więc tutaj tak naprawdę ta preparacja powinna być oszczędniejsza niż klasyczna preparacja ze stopniem. Więc tutaj raczej bym też w tym kierunku szedł, że taką preparację robimy. Kolejna rzecz, jak wygląda samo przygotowanie uzupełnienia protetycznego stałego przez laboratorium? Czy to laboratorium robi tego typu uzupełnienia na tego typu preparacjach? Znaczy to jest, no, troszeczkę taki początek i eksperymentowanie, szczególnie z tlenkiem cyrkonu, gdzie wiemy, że no, dużo naszych laboratoriów wyszło z tej techniki i jakby, no, w tej chwili musimy z powrotem cofnąć się do podstaw, żeby oni z powrotem zaczęli w tej technice pracować. I ostatnia rzecz, cement. Jaki cement był użyty do cementowania? Czy to jest cementowanie klasyczne, czy to jest cementowanie adhezyjne, czy to jest cementowanie z użyciem systemów łączących, czy są zamknięte kanaliki zębinowe, czy nie, to wszystko ma wpływ.
Tak, więc no to, tutaj słuchajcie, jest dosyć dużo. Tak. Kropka. 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 Także o, to znowu, znaczy, że... znowu fajnie by było mieć zdjęcie w tej pacjentki po wykonaniu tych prac, zdjęcie w sensie radiologii. No i zdjęcie kliniczne, bo tak naprawdę troszkę tutaj to, co robimy, no to jest takie trochę gdybanie, że może tak, może tak, może to być. No jest tak dużo, jak widzicie, zmiennych, które mogą być, że no, mogę opowiedzieć, na co zwrócić jeszcze, na co zwracać uwagę, i to powiedziałem. Natomiast no, nie na wszystko jestem w stanie tutaj odpowiedzieć. Na pewno taka, jeżeli dobrze skonstruujecie, jeżeli to jest klasyczny ból przeciążeniowy, a tak mi się wydaje, że może być, no tam w ciągu 10 dni, 2 tygodni powinna być znaczna poprawa. Jeżeli nie, to szukamy dalej. Dobra, wiesz co, ja myślę, że wyciągniemy wnioski z tego, no tak jak mówiłem na początku, no to jest dopiero chyba trzecie spotkanie jakby w tym formacie, z czego pierwsze z protetyki, ja już widzę, że faktycznie... Myślę, że nie ostatnie. Na pewno nie ostatnie. Po ilości. Nie, wiesz co, chodzi mi o to, że faktycznie, że jeżeli te pytania będą spływały, to akurat jeżeli chodzi o ten, o tą działkę, to bardzo fajnie by było mieć troszeczkę taką bardziej rozszerzoną dokumentację. No, widzę, słuchajcie, że jest dosyć dużo tych pytań, jeszcze takich nie zawsze związanych, ale tu tych pytań pojawia się coraz więcej. Super. No na pewno, na pewno. No dobra, to już nie, to ja w takim razie nie truję, tylko lecimy dalej. Słuchaj, bardzo dużo tutaj się w ogóle przejawia, czy pojawia pytań dotyczących wkładów. Więc będę powoli wyświetlał, tylko się muszę przełączyć na Q&A. Więc teraz zrobimy taką część właśnie o wkładach. Jaki jest twój stosunek do wkładów lanych? Coraz częściej spotykam się z opiniami lekarzy młodego pokolenia, aby ich nie wykonywać. I jeśli już, to stosować włókna szklane dopasowane do kanału zęba. To jest No, pytanie... źle trafiliście. Numer 1. Bo ja jestem lekarzem starego pokolenia. Pytanie numer 2. Jędrzej. Wkłady lane versus włókno szklane. Zdanie doktora. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Jędrzej. Proszę bardzo. Pytanie numer 3. Wkład koronowo-korzeniowy metalowy lany w zębie wielokanałowym z kanałami rozbieżnymi. Jak wykonać wycisk w takiej sytuacji? Zbieram to trochę, wiesz, tematycznie, żebyśmy po prostu do jak największej ilości tych pytań się odnieśli. A możesz mi cofnąć, proszę cię, do tego Jędrzeja pytania? Bardzo proszę. Fame MMA. Wkłady lane versus włókno szklane. Okej. Dobra, słuchajcie. To jest tak, że co kraj to obyczaj, jak to co miasto to udręka. Słuchajcie, to jest też tak, że są pewne zasady, którymi musimy się kierować. Ja wiem, że włókno szklane jest fajne, bo A, B, C, D, E, tak? I tutaj znowu moglibyśmy godzinę gadać na temat włókna szklanego i na temat wkładu. Nigdzie nie jest powiedziane, że wkłady lane są złe. Oczywiście każda z osób, jeżeli chce uderzyć, to kilka patyczek się zawsze znajdzie. Natomiast konkludując, są zrobione badania, które mogę Wam udostępnić, badania duże, kohortowe, gdzie przeżywalność wkładów lanych to jest kilkanaście do kilkudziesięciu lat. No i pytanie, dlaczego ich nie robić, skoro one są wytrzymałe. To nie znaczy, no tu upada argument, że te wkłady rozbijają ząb, że one łamią zęby, że one powodują VRF i tak dalej, i tak dalej. Natomiast
Włókno szklane, oczywiście ono jest rozwiązaniem dobrym i również je stosuję. Natomiast tak naprawdę musimy znać wskazania do tego, kiedy takie włókno szklane zastosować. Dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy na uczelni i wszyscy mamy do tego podobny stosunek, że no jeżeli macie ząb, który jest zębem jest mało zniszczony, tak? Czyli gdzie macie no, ferulę tkanek, co najmniej 2-milimetrową ferulę tkanek, czyli taki pierścień, który otacza po opracowaniu tą część przydziąsłową, to czemu nie? Róbmy wkłady. Te wkłady mają bardzo wiele zalet. Po pierwsze, one są estetyczne w 100%. Możemy na nie wykonać cementowanie adhezyjne. To mogą być korony, które są koronami bardzo estetycznymi, przeziernymi z ceramiki dwukrzemowo, na przykład dwukrzemowo-litowej. Dużo mamy zalet tych wkładów. Możemy je robić, robimy je jednowizytowo, nie angażujemy pracowni, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do tych wkładów muszą być wskazania. Musimy wiedzieć, kiedy taki wkład możemy zastosować. Jeżeli natomiast my naciągamy wskazania, bo wydaje mi się, a tu jest tyle zrębu, damy radę, tak? To zwykle jest tak, że ten wkład po kilku latach niestety z mechanicznego, czysto mechanicznego punktu widzenia nie wytrzymuje, ponieważ te włókna szklane ulegają rozciągnięciu i skróceniu w momencie, kiedy ten ząb zaopatrzony we włókno szklane jest poddawany obciążeniom okluzyjnym. Więc tutaj bardziej odsyłam do wskazań, do takich wkładów. Pytanie jest, i tutaj wsadzę kij w mrowisko, kiedy robić wkład? Tak? Czy tutaj są zdania naukowców podzielone? I nie odpowiem Wam dzisiaj na to zagadnienie w sposób jednoznaczny, czy robić wkłady, czy nie. Założenie jest takie, że jeżeli chcecie wykonać koronę w zębie leczonym endodontycznie, który jest zębem należącym do zębów jednokorzeniowych bądź dwukorzeniowych, w świetle dzisiejszej wiedzy i dzisiejszego prawodawstwa, one powinny być uzupełnione wkładem koronowo-korzeniowym, tak? Odbudowane wkładem. Natomiast też pamiętajcie o tym, że badania profesor Dejak mówią o tym, że sam wkład nie wzmacnia struktury zęba jako takiego, tylko wkład pozwala na stabilną odbudowę zrębu pod koronę protetyczną. I teraz wracam do pytania pierwszego, czy wkłady lane i kiedy wkłady lane. No jak nie macie zrębu, no to przepraszam, czymś trzeba to odbudować. Jeżeli ząb nie nadaje się do odbudowy zachowawczej, no to musicie tą część koronową wzmocnić jakąś strukturą. Nie możecie zrobić wkładu z włókna szklanego, więc zostaje wam wkład lany indywidualny. Jakie są zalety tych wkładów? No, zaletami tych wkładów jest to, że one są bardzo stabilne, jeżeli są prawidłowo wykonane. Jeżeli są prawidłowo wykonane, i tutaj mówię zarówno o tym stosunku części korzeniowej wkładu do przyszłej całej korony, jak również o tym, w jaki sposób ten wkład leży na powierzchni nośnej, bo najczęstsze powikłania związane z wkładami lanymi, które dotyczą albo wycementowywania się tych wkładów, albo łamania korzenia, są spowodowane tym, że ten wkład nieprawidłowo leży na powierzchni nośnej, czy leżał na powierzchni nośnej. W związku z tym, w momencie, kiedy szczególnie w zębach bocznych, do tego zęba jest, na tym zębie jest skierowana siła, której wektor jest wzdłuż bądź jest skośny w stosunku do osi długiej kanału, następuje rozłamanie korzenia, no i to działa jak siekiera. Natomiast jeżeli ten wkład prawidłowo leży na powierzchni nośnej, dobrze przylega i jednoznacznie przylega, no to ta siła jest przenoszona przez powierzchnię nośną na korzeń. I to działa. I na to są badania. Odrębną całą grupą są wkłady standardowe. I tutaj jest też bardzo duża grupa klinicystów, którzy zamiast stosowania wkładów lanych, indywidualnych, stosują wkłady standardowe, zwykłe, aktywne, czy jakiekolwiek inne, i odbudowę zrębu materiałem kompozytowym. Też taka grupa jest i to jest dobre rozwiązanie. Natomiast klasyka mówi o tym, że w momencie, kiedy nie masz zrębu, nie masz feruli, zrób wkład lany, prawidłowy wkład lany, niestety kosztem estetyki.
niestety kosztem estetyki. Kolejna rzecz, jakbyś przełączył, proszę cię, na następny. To z wyciskiem? Nie, to wkłady lane rozbieżne. Wkłady lane rozbieżne. Skanałem, jak wykonać wyciski w takiej sytuacji. Wyciski to jest pikusz. To znaczy najnowsze w tej chwili trendy, jeżeli chodzi o protetykę wkładów standardowych, w ogóle mówią o tym, że się kotwiczymy tylko w jednym najdłuższym kanale, jeżeli chodzi o trzonowce. Oczywiście muszą być spełnione wszystkie zasady, o których mówiłem wcześniej. Natomiast kanałami tymi głównymi to jest kanał podniebienny w łuku górnym i kanał dystalny w zębie dolnym trzonowym. I to są pełne długości. Natomiast jeżeli się boicie, to pozostały zwykle w trzonowcu jeden kanał. Ja wchodzę do jednego dodatkowo kanału, wtedy traktuję go jako kanał zabezpieczający i wyciski biorę w taki sposób, że wprowadzam masę elastomerową do obydwu kanałów bezpośrednio z pistoletu. W igualentulo dokręcam tą masę do końca i wkładam ćwieki. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, żeby te ćwieki włożyć, żeby tą część masy, która jest w korzeniu, ustabilizować ćwiekiem. Czy to będzie, słuchajcie, ćwiek plastikowy, czy to będzie zwykły spinacz biurowy, nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, żeby ta masa się z tym ćwiekiem jakoś tam połączyła i ustabilizowała ten element w kanale. Natomiast drugi element tego wycisku, no to jest bardzo prawidłowe odwzorowanie powierzchni nośnej. Gorszą częścią tej zabawy to jest raczej, myślę, zaprojektowanie odpowiednio w laboratorium, który z tych elementów ma być jednolitą konstrukcją, a który z tych elementów ma być przetyczną. Zwykle jest tak, że technicy wykonują cały ten element lany duży, który odbudowuje ząb koronowy czy ząb korony zęba razem z kanałem zabezpieczającym, czyli tym krótkim stabilizującym, natomiast długi kanał jest przetyczką. I okej, ja się z tym zgadzam. Ważne jest, żeby to prawidłowo, dobrze, mocno zacementować. Jeżeli boicie się, że to jest niewystarczające, oczywiście zawsze możecie stworzyć czy poprosić technika, żeby odlał z jednego odlewu element, który ma ten kanał, tym kanałem jest ten kanał najdłuższy, a przetyczką będzie kanał zabezpieczający. Okej. Może to jest troszeczkę bardziej stabilne. Natomiast tak naprawdę wracam do prawidłowego przylegania wkładu do powierzchni nośnej. Tam jest klucz programu. Jeżeli tam przylega, to wszystko będzie stabilne przez lata. Czy zrobicie to w ten sposób, czy w ten sposób, nie ma to żadnego znaczenia. Okej, to mamy kanały. Jeszcze coś dalej o tych wkładach. Wiesz co, czy coś mamy dalej o wkładach? Poszukam, bo tych pytań jest bardzo dużo. Jeszcze wrócę jeszcze do wkładów, do jednej rzeczy. Jasne. Bo zaczęliśmy rozmawiać na temat, czy robić wkłady, czy nie robić wkładu. I tutaj znowu jest jeszcze trzecia grupa lekarzy, którzy zajmują się protetyką, czy zajmują się stomatologią estetyczną, którzy w ogóle mówią, że tak naprawdę wykonywanie wkładów koronowo-korzeniowych nie jest konieczne. I tak naprawdę, jeżeli zęby macie leczone endodontycznie z dużą ilością zrębu koronowego. No, w warunkach polskich rzadko się to zdarza, ale taka sytuacja może też się zdarzyć. A preparacja jest bardzo, bardzo delikatna, bardzo oszczędna, gdzie jest to preparacja tylko w obrębie szkliwa, to tak naprawdę bardzo często w ogóle nie są wykonywane wkłady koronowo-korzeniowe. Przypominam wam, że wkład według badań nie wzmacnia struktury zęba, tylko odbudowuje ząb koronowy. Jeżeli ten ząb jest i jest oszlifowany oszczędnie, tak żeby cementować pracę na szkliwie, no to tak naprawdę pytanie, czy ten wkład w ogóle jest potrzebny. Natomiast to uwaga, to są dywagacje troszkę naukowe. W dzisiejszych czasach, w dobie no wiadomo jakiej,
to nie jest w Polsce chyba jeszcze bezpieczne. To znaczy nie ma żadnych podstaw do tego, żeby w momencie sytuacji konfliktowej powiedzieć, że był zaopleczony endodontycznie, ale to było tak było dużo szkliwa, że tutaj pozostawiłem wyłącznie uzupełnienie protetyczne bez wykonania wkładu koronowo-korzeniowego. To może takie tłumaczenie może być problematyczne. Tym niemniej pamiętajcie o tym, że siła adhezji jest ogromna w tej chwili, więc te wszystkie uzupełnienia, które są konstruowane na tkankach twardych, na szkliwie, no one są dużo bardziej wytrzymałe i mogą być dużo cieńsze przez to, prawda? O, lećmy dalej. Dobra, muszę wrócić do tych pytań, znaczy muszę i chcę, do tych pytań, które dostaliśmy jeszcze przed, także lecimy dalej z tym tematem. Czy wykonujesz endokorony wstrząsne w leczeniu kanałowym? Słuchajcie, nie. Nie. Dzisiaj też o tym rozmawialiśmy. Słuchaj, a może to ci koledzy z uczelni, jakby koleżanki? Może mi kolender podrzucają. Natomiast nie widzę zalet wykonywania endokoron w stosunku do wkładów koronowych i koron. Jedynym takim chyba wskazaniem, które nasuwa mi się, to jest ta sytuacja taka, kiedy w tej przestrzeni interokludalnej, czyli zwarciowej, macie bardzo mało miejsca i nie zmieścicie i wkładu, i korony. No to z wyboru to jest endokorona. Natomiast chyba to jest takie wskazanie jedyne, które mi się nasuwa w tej chwili. Nie robię, nie preparuję. Jeżeli mogę zrobić wkład i koronę, to robię wkład i koronę. Takie postępowanie klasyczne jest bezpieczne, a jeżeli nie, no to robię zwykły overlay na przykład, tak? Czy jakiś onlay, tak? Okej, dobra. To ostatnie pytanie, które mieliśmy przygotowane wcześniej, dotyczy właśnie trochę tego tematu. Proszę powiedz, w jakich sytuacjach klinicznych wykonywać nakłady, overlaye, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania, jakie są główne zasady preparacji, czy oprócz trzonowców warto je wykonywać na przedtrzonowcach, czy jeżeli wykonujemy je na przedtrzonowcach, to warto wzmocnić ząb wkładem lanym, czy lepiej włóknem szklanym? Na pewno, od razu powiem nie wkładem lanym, no bo to się przestaje w ogóle mieć sens, no bo po to robimy elementy, które są cementowane w 100% adhezyjnie, żeby tego metalu nie mieć. Więc nie. No pytanie, czy włókno szklane? Jeżeli robicie overlay, no to i tak wchodzicie na tyle głęboko, że to włókno szklane mija się z celem, bo po co? I tak nie wzmacnia korzenia zęba, prawda? Więc tutaj nie. Kiedy nakład, a kiedy korona? To jest zawsze pytanie troszkę, z którym my się spieramy, my protetycy ze stomatologami zachowawczymi, bo onlaye i inlaye, czy overlaye, to jest też trochę domena stomatologów zachowawczych. I te wskazania są, one się przenikają. Pamiętajcie o tym, że jeżeli możecie zrobić, znowu powtarzam, leczenie mniej inwazyjne, róbcie leczenie mniej inwazyjne. Zawsze preparacje pod inlaye, onlaye są preparacjami, które są preparacjami raczej nadziąsłowymi. Wyjątkiem są punktystyczne. I znowu tutaj często jest tak, że znaczy może tak się zdarzyć, że nie macie już wskazań do korony, jeszcze jesteście w stanie zrobić onlay czy overlay. Szczególnie jeżeli chodzi o bardzo głębokie zniszczenia poddziąsłowe. Dlatego, że w tego typu preparacjach pod tego typu uzupełnienia protetyczne jesteście w stanie zrobić
tak zwany deep margin elevation, wyprowadzić powierzchnię nad dziąsłowo czy do dziąsłowo i dopiero z tej pozycji preparować pod nakład. Natomiast też trzeba się zastanowić, na ile sprawna będzie adhezja tego uzupełnienia. Jeżeli wydaje Wam się, że ilość tkanek własnych zęba, która zostanie po preparacji pod nakład, będzie na tyle mała, że tej adhezji nie uzyskacie albo ta adhezja będzie wątpliwa, to raczej rozważajcie od razu wejście w świat wkładów i koron. Więc w jakich sytuacjach klinicznych wykonywać nakłady? W odcinkach, jeżeli macie nie bardzo mocno na ściankach zniszczone zęby, natomiast jeżeli są zniszczone, no to raczej korona. Te wskazania i przeciwwskazania, one się przenikają ze sobą, jeżeli chodzi o wkład i jeżeli chodzi o nakład. Natomiast no, klasyczna protetyka mówi o tym, że jeżeli masz ząb na tyle mocno zniszczony, że nie jesteś w stanie odbudować go inną metodą, no to musisz zrobić koronę. No i to jest odpowiedź na pytanie, kiedy. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić nakładu, zrób koronę. Czasami, tak jak powiedziałem, może się zdarzyć odwrotna sytuacja, że już nie mogę zrobić korony, bo jest tak głębokie zniszczenie, mogę się ratować jeszcze tam jakoś tam nakładem, zrobieniem nakładu. Ja mam czasami takie przeświadczenie, słuchajcie, może nieprawidłowe i tu mi wybaczcie, że często, gęsto jest tak, że my wykonując nakład, szczególnie właśnie z odbudową zrębu w tej części głęboko zniszczonej, tracimy nad tym kontrolę i mimo wszystko to w którymś momencie strzela. To nie znaczy, że jeżeli zrobicie koronę, to tam się nic nie zdarzy, ale moje przeświadczenie jest takie, że jeżeli robicie koronę na poddziąsłową, to będzie dłużej szczelne niż nakład. Może nie mam racji, tutaj mi proszę wybaczyć. Kolejna rzecz jest taka, estetyka. Estetyka w preparacjach. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że często jest tak, że my do nakładów też preparujemy dodziąsłowo zęby. Natomiast często zdarza się tak, że nie musimy preparować dodziąsłowo, możecie bardzo mocno naddziąsłowo zostawić miejsce przejścia preparacji w tkanki zęba. I tu uwaga, jeżeli nie musicie wchodzić poddziąsłowo, czy pchać się do dziąsła, to tego nie róbcie, możecie zrobić innej, zróbcie innej, pod warunkiem, że jesteście w stanie estetycznie wybrnąć z tego problemu. I tutaj uwaga na uzupełnienia właśnie na zębach przedtrzonowych. Ponieważ nie zawsze jesteście w stanie tak spreparować ząb pod pracę, że wybrniecie z tego estetycznie. I wtedy, jeżeli to robicie jakieś vanirleje albo właśnie korony. Więc to są tego typu wskazania. Okej. Okay. Czy wzmocnić włókna szklane? O tym powiedziałem. Przedtrzonowce warto wykonać na przedtrzonowcach, no, w zależności od wskazań. Tu uwaga na estetykę na pewno. Już. O. Chyba tyle. Dobrze. Okej. Okay. To w takim razie lecimy dalej. Tutaj pytanie po znajomości. Pozdrawiam, Karolina, oczywiście. Ferulum tkanek 2 mm na całym obwodzie. Najczęściej brakuje go na stycznych, ubytki drugiej klasy. Czy jeśli pozostała ściana policzkowa i językowa, to możemy zrobić wkład z włókna? Nie. Oficjalnie nie. Ferulum tkanek musi być dookoła zęba. Oczywiście będziemy się bronić tym, że w tych zębach, czyli w zębach siecznych czy w kłach, siły rozkładają się w kierunku dowargowym albo dojęzykowym. Czyli tutaj jakby ta obręcz najbardziej pracuje, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli macie całą obręcz dookoła zęba w ten sposób ściągniętą, no to ta obręcz zębinowa, zwykle zębinowa, ona pracuje zupełnie inaczej niż zębina połączona z kompozytem. Więc ponieważ jesteśmy online oficjalnie, powinniśmy się trzymać wskazań. Wskazanie jest takie, że powinny być wszystkie ściany, ferulum tkanek dookoła zębu. Czyli mam się przełączyć na offline, Bogdan? A teraz na offline. No to na offline jest tak, że oczywiście zdarza się, że no jeżeli jest jedna ściana gdzieś tam
w takim zębie, który nie pracuje w tym kierunku, zdarza się, że możemy to zrobić. Natomiast nie ryzykowałbym takiego podejścia, jakie ma wielu lekarzy, że a tutaj mamy kawałek feruli, a tutaj mamy bardzo dobrze odbudowany ząb z kompozytu. No nie, to nie zadziała niestety. To pamiętajcie o tym, że to co mówiłem, ta sama mechanika włókna szklanego jest taka, że ono w momencie pracy zaczyna się rozciągać, tak? A to włókno pracuje. Oczywiście jedną z zalet włókna szklanego, o której trąbili producenci, no to było to, że to jest moduł sprężystości taki sam jak zębiny i tak dalej, sprężystości, elastyczności i tak dalej, tak dalej. Co jest zaletą, to jest również wadą. Jeżeli znowu poddacie ten wkład obciążeniu cyklicznemu, to włókna szklane, które są po stronie obciążanej, nazwijmy to, ulegają rozciągnięciu. Te, które są po stronie przeciwstawnej do obciążenia, ulegają kompresji. I to jest tak, że one nigdy nie wracają w 100% do punktu wyjściowego. I teraz to jest obliczone na ileś cykli. Po iluś cyklach po prostu te włókna ulegają rozciągnięciu, w związku z tym cały ten komponent ulega przesunięciu, przekrzywieniu się aż do tak zwanego zerwania. No i wtedy jest problem, bo to nam pęka. Pytanie, kiedy to nastąpi, czy to będzie milion cykli, czy to będą 2 miliony cykli, czy to będzie do końca życia, no tego nikt nie wie. Natomiast opisuje się w literaturze problemy związane z odłamywaniem czy łamaniem się wkładów z włókna szklanego właśnie w momencie obciążenia, które jest obciążeniem nieosiowym, a pamiętajcie o tym, że siekacze, kły ulegają obciążeniom nieosiowym. Więc to tak bym to odpowiedział pokrętnie. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Bogdan. Mam nadzieję, że Karolina jest zadowolona z tej odpowiedzi. Jestem ciekaw, czy wybiera opcję oficjalną, czy nie. Nie, bo offline i online. Offline czy online? No tutaj wybór pozostawiam dla Was. Okej, dobra. Okej, to słuchajcie, lecimy dalej. Aneta zadała następujące pytanie, Bogdan. Mam pytanie odnośnie utraty punktów stycznych w koronach. Pacjentka w górnym łuku 1526. Korony w momencie cementowania miały ładne punkty styczne. Po 6 miesiącach nić dentystyczna luźna pomiędzy 2-3-2-4. Błąd podczas przymiarki koron i cementowania, czy płaszczyzna może przyczyna. Być. Przyczyna może być gdzieś indziej. Jest. Nie, dlatego że podczas cementowania i rozumiem, że po cementowaniu punkty styczne były. No tak, były. Tak. No, to nie jest to błąd cementowania, no bo ten element był dobrze spasowany, prawidłowo zaprojektowany na etapie oddania pracy. Czyli szukamy znowu przyczyn, dla których te zęby się, brzydko mówiąc, rozeszły. Takie jest największe prawdopodobieństwo. Czy to jest periodontologia, czy to jest okluzja, czy to jest stan po leczeniu ortodontycznym. Tutaj może być bardzo dużo przyczyn, dla których to zostało utracone. Rozumiem, że tutaj tylko jeden punkt styczny jest rozjechany. Pytanie, jaka jest stabilność tego zęba, jak dobrze on jest osadzony w kości, jak on pracuje. Czy nie ma interferencji, czy on nie uległ na przykład przesunięciu delikatnemu. Pamiętajcie o tym, że zęby całe życie się przesuwają. Tak może być. Czy nie było ekstrakcji ósemek, czy nie było jakichś tam dodatkowych innych rzeczy, o których pacjentka nam nie mówi. Rozumiem, że tutaj nie nastąpiła destrukcja punktu stycznego ceramiki w punkcie stycznym, no bo to jest rzecz, która byłaby oczywista. Także raczej nie jest to, czy na pewno nie jest to błąd cementowania, bo jeżeli byłby błąd cementowania, to od razu tego punktu stycznego by nie było i byśmy wiedzieli, jeżeli ten brak tego punktu stycznego pojawia się po jakimś czasie, to jest to kwestia pracy zębów. Ale dobrze, że tutaj zwróciłaś uwagę na ten aspekt, bo to jest bardzo częsta rzecz, którą przeoczamy.
I w momencie, kiedy oddajemy pracę z laboratorium, często skupiamy się na tym, jak ta korona leży, jak ona pasuje, jak ona jest skonstruowana, estetyka, kształt itd., itd., jak wygląda okluzja statyczna. Natomiast bardzo często zapominamy o tym, że musi być prawidłowo skonstruowany punkt styczny czy punkty styczne. Te kontakty muszą być punktowe. Niektórzy mówią o płaszczyznowych kontaktach. Raczej ja się skłaniam do kontaktów dwupunktowych. Rzadko kiedy stosuję płaszczyznowe kontakty. A druga rzecz, słuchajcie, to jest okluzja dynamiczna. I trzeba spojrzeć, czy w tym odcinku bocznym ta korona, którą wprowadzamy, nie powoduje interferencji, bo często jest tak, że niestety technicy pracują bez użycia łuku twarzowego, czyli wy nie dajecie prac z użyciem łuku twarzowego, nie transferujecie tej pracy do pracowni, w związku z tym technik w pewien dowolny sposób ustala sobie położenie modelu górnego i dolnego. Ważne, żeby to było jak najbardziej zbliżone do oryginału, jakim jest jama ustna. W związku z tym te interferencje w ruchach bocznych mogą występować w zupełnie w inny sposób, nawet jeżeli na modelu w artykulatorze w pracowni taka interferencja nie występowała. No oczywiście absolutnie karygodne jest to, żeby technik składał modele z wolnej ręki, tak, i pasował te korony z wolnej ręki produkową. Musi mieć artykulator, musi mieć możliwość sprawdzenia okluzji statycznej, dynamicznej. Więc na takie dwie rzeczy musicie zwrócić uwagę. I kolejna rzecz przy wprowadzaniu koron, no to musicie zwracać uwagę, czy te punkty styczne nie są zbyt mocne, czy nie są zbyt ścisłe, bo bardzo często te punkty styczne utrudniają wam prawidłowe wprowadzenie pracy na miejsce. O, dobrze. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Tak, myślę, że jak najbardziej. Powoli, słuchajcie, będziemy zbliżali się do końca. Zostało nam 5 minut takiego czasu planowego. Bogdan, to jeszcze szybciutko. No to dawaj. Trochę dwa pytania. Czy prace stałe powinno się najpierw cementować początkowo, tymczasowo, czy od razu na stałe? I jak jesteśmy już przy temacie cementowania, w jaki sposób radzisz sobie z nadwrażliwością po cementowaniu pracy protetycznej? Preparaty typu Gluma nie przynoszą efektu. Pierwsze pytanie, jeżeli dobrze zrobiłeś pracę, to jaki jest powód do tego, żeby cementować to na cement tymczasowy? Cementy tymczasowe, słuchajcie, one mają pewne deficyty, chociażby taki, że czasami ciężko jest zdjąć pracę z cementu tymczasowego. A jednocześnie ich struktura no, nie jest idealną strukturą na użytkowanie długoczasowe. Aczkolwiek no, mogę się przyznać bez bicia, że no, też mi się zdarzyło kiedyś zacementować pewnie niejedną pracę na cement tymczasowy, której potem nie mogłem zdjąć i pacjenci przez dłuższy czas tą pracę musieli używać, aż wreszcie ona zeszła. Natomiast to jest ryzyko. Tymczasowy cement chyba wtedy, jeżeli macie wątpliwości co do estetyki, jeżeli macie wątpliwości co do idealnego wpasowania, jeżeli chodzi o okluzję w odcinkach bocznych i rozbudowanie czy kształt koron, to możecie próbować cementować to na cementy tymczasowe. Natomiast uwaga jest jedna, że no, jeżeli macie pojedynczą koronę i dobrze jest to opracowany prawidłowo filar, zacementujecie to na cement tymczasowy, to zdjęcie takiej korony naprawdę będzie bardzo trudne i obarczone ryzykiem, że tą koronę uszkodzicie. Troszkę prostszy jest cementowanie przy mostach, no bo zawsze tam jesteście w stanie z bijakiem pętlowym podejść pod przęsło i spróbować to przęsło zdjąć. Ale znowu jest ryzyko takie, że jeżeli cement tymczasowy trzyma bardzo mocno, no to pytanie, czy na pewno nie uszkodzicie filaru przy zdejmowaniu. No więc tutaj chyba bym ograniczał
ograniczał te wskazania do cementowania tymczasowego do minimum. Jeżeli macie dobrze wykonany, jeszcze raz powiem, dobrze wykonany most, prawidłowo skorygowany, dopasowany, cementujmy to na stałe, bo wtedy jest to gwarancja, że to będzie dosyć, że to będzie długo trwało w jamie ustnej, nie będziecie się musieli o to martwić. Natomiast jeżeli macie wątpliwości co do tych rzeczy, o których powiedziałem, no to raczej chyba na etapie przymiarek kolejnych korygujecie te rzeczy, z którymi macie wątpliwości, aż będziecie pewni, że jest OK. I drugie pytanie, co z nadwrażliwością? Czekam. Czekam. No, pytanie, ile czekać? Tak? Jeżeli pacjent zgłasza się, że cały czas że to, ta nadwrażliwość rośnie, że to jest, nie wiem, no to preparat typu Gluma nie przynosi efektu. Czasami można się uciec też do sztuczek perio, tak? Czyli możecie spróbować pogrubić troszeczkę wolumen dziąsła, żeby dać taką trochę grubszą, większą ochronę. Nie zawsze jest to możliwe, ale periodoncolodzy mają takie umiejętności, żeby poprzez wstrzykiwanie troszeczkę ten wolumen poszerzyć. Inne preparaty, no są preparaty, które jeszcze mogą znosić nadwrażliwość, ale jeżeli tutaj gluma nie działa, no to pytanie też, jak wyglądała preparacja, tak? Czy przypadkiem ta preparacja nie była zbyt obszerna, czy zbyt duża? I dlaczego ta nadwrażliwość jest? Jak jest skonstruowany brzeg preparacji w stosunku do dziąsła? Czy to jest dodziąsłowe, naddziąsłowe, czy to jest wprowadzone pod dziąsło? Tutaj może być bardzo dużo zmiennych. Natomiast no, tutaj trzeba próbować na własną rękę różnych preparatów. Czasami zmiana nawet pasty do zębów i techniki szczotkowania będzie powodowała to, że ta nadwrażliwość zmniejszy się po prostu. Bogdan, co powiesz na ostatnie pytanie jeszcze? Wal. Bardzo proszę, to nie ja, ale tylko Magda. Cię. Za moim pośrednictwem. O, właśnie. Ostatnie pytanie, jest 22, więc to jest taka godzina, o której zwyczajowo kończymy, ale pytanie mi się wydaje, że... Problem, że tematy są niewyczerpane jeszcze. Tematy są absolutnie niewyczerpane, ale poruszmy jeszcze ten temat. Jak zapobiegać takiej sytuacji, że pacjentowi w ciągu kilku lat po wykonaniu koron ze szlifowaniem, ze stopniem dziąsła zaczynają się cofać i widać ciemne korzenie, co jest nieestetyczne wizualnie? Jak sobie radzić z taką sytuacją, jeżeli ona się już zdarzy? Czyli tak naprawdę mamy tutaj dwa pytania w jednym. Co zrobić, jeżeli taka sytuacja już nie ma? Jak zaradzić tej sytuacji? Zaczniemy od jak zaradzić tej sytuacji. No wiecie, jak zaradzić sytuacji tej. No, niestety, jeżeli macie taką preparację, która już nie jest preparacją szczelną, bo... No to chyba trzeba myśleć o tym, żeby takie uzupełnienie protetyczne wymienić. Niestety, tutaj kombinacje periodontologiczne raczej nie wchodzą w rachubę i to raczej nie pomoże. Pytanie, jak ze szczelnością brzeżno tych uzupełni? To znaczy, rozumiem ciemne, w związku z tym zęby leczone endodontycznie. Pytanie, jak wygląda przy zębie? Jak wyglądało przy zębie? Jaki jest typ dziąsła? Tutaj zawsze uczulam, że wszystkie typy, znaczy typ cienki jest bardzo ryzykowny, jeżeli preparujecie poddziąsłowo. Raczej w tego typu biotypach kończycie preparację dodziąsłowo bądź lekko naddziąsłowo. Materiał. Czy to jest metaloceramika, czy to jest dwukrzemian litu, czy to jest tlenek cyrkonu. Jaki rodzaj cementu został zastosowany, czy to jest cement klasyczny, czy to jest cementowanie adhezyjne. No wiadomo, że my w tej chwili
Nawet w uzupełnieniach metalowo-ceramicznych zaczynamy iść powoli w kierunku cementowania adhezyjnego tego typu uzupełnień. Jeżeli chodzi o jak zapobiegać takiej sytuacji, że w ciągu kilku lat po wykonaniu koron wiązła zaczynają się cofać. Słuchajcie, dobrze zaprojektowane uzupełnienie protetyczne, zwykle jego żywotność to jest między 5 a 15 lat, czasami 20. Natomiast my nigdy nie wiemy, w jaki sposób będzie reagowało przyzębie. I tutaj jakby przyzębie jest klucz programu całego tego uzupełnienia. Jak długo to będzie szczelne, tak długo będzie to estetyczne i tak długo to uzupełnienie będzie pozostawało w jamie ustnej. Oczywiście my robimy korony, czy robiliśmy korony w takiej technologii metaloceramicznej nadwiąsłowej, które, no, umówmy się, nie były estetyczne. Ale te korony, poprzez to, że pacjent miał tam dostęp do zabiegów higienizacyjnych, one potrafiły bardzo wiele lat przetrwać w ustach i być normalnym oparciem okludalnym dla zębów przeciwstawnych. Natomiast w chwili takiej, jak jesteśmy teraz, czyli mamy do dyspozycji różnego rodzaju preparacje, różnego rodzaju materiały, to tak naprawdę ja z biegiem czasu dochodzę do takich wniosków, że tam, gdzie nie muszę wchodzić pod dziąsło, tam się pod dziąsło nie pcham w preparacjach ze stopniem. Tu w tym przypadku ta preparacja ze stopniem musiała być przeprowadzona, bo jest napisane i sam mówi, że tutaj są te korzenie ciemne i nieestetyczne. Natomiast pytanie jest następujące, czy w tej kolejnej pracy nie rozważyłbym szlifowania bezstopniowego, ponieważ te szlifowania bezstopniowe są szlifowaniami, które bardzo ładnie stabilizują dziąsło na wiele lat. I to niekoniecznie musi być technika BOPT, to może być technika bezstopniowa, nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast dobrze jest zadać sobie pytanie, jaka jest przyczyna tego, że te dziąsła zanikły. Czy to jest to, o czym powiedziałem, te trzy punkty, czy to jest, ta przyczyna leży po stronie pacjenta, nie wiem, w braku czy nienależytej higieny, czy też na przykład ta przyczyna leży w postępującej chorobie przyzębia, która wiadomo, że w momencie, kiedy tracimy podparcie kostne, to podparcie dziąsłowe staje się niestabilne i coś, co było przez wiele lat estetyczne, trwałe i ładnie wkomponowane w łuk, po iluś latach no niestety wymaga wymiany. I tutaj pojawia się pytanie, ile lat? No tego nie wiemy. Pamiętajcie o tym, że no, te wszystkie prace, które konstruujemy, czy wypełnienia, które wykonujecie w jamie ustnej, to nie są rzeczy na całe życie. Przychodzi taki moment, że to wypełnienie czy uzupełnienie trzeba wymienić szybciej bądź wolniej. No, pytanie zadaję otwarte, no, na jak długo ma starczyć wypełnienie kompozytowe? Tak, czy to jest 5 lat, czy 7 lat, czy 2 lata, prawda? No to pytanie, na ile ma starczyć uzupełnienie protetyczne? To nie będzie, słuchajcie, my byśmy chcieli oczywiście i tak robimy, żeby te uzupełnienia, które wykonujemy, starczały na lat wiele, tak, naście czy 10. Natomiast nie zawsze to jest możliwe. Tak? Implanty, które są przecież takim uzupełnieniem najbardziej długoczasowym, są też nie są na całe życie i zdarzają się różnego rodzaju powikłania, które powodują to, że musimy te implanty wymieniać. Okej. O, tyle, myślę. Myślę, że to jest piękne zakończenie. No dobrze, słuchajcie, to wydaje mi się, że dobrnęliśmy do końca. Bogdan, bardzo, bardzo Ci dziękuję i też, słuchajcie, mam do Was wielką prośbę, żebyście teraz na czacie podziękowali Bogdanowi za jego czas i za podzielenie się jakby jego doświadczeniami i jego wiedzą. No jest nam bardzo miło, Bogdan. Czy zawsze? Ja bardzo dziękuję, to duża przyjemność, że mogłem się z Wami spotkać i jakiś tam przynajmniej jakąś część problemów może rozjaśnić. Także bardzo mi miło, że tyle pytań i tak dużo
jakby pytań dodatkowych, które tutaj widzę z boku się pojawiają. No myślę, że będziemy w którymś momencie kontynuować te nasze spotkania, bo tu No. rozumiem, tematu chyba nie wyczerpałem, jeżeli chodzi o Ja nie protetypy. wiem, czy tego tematu się, czy ten temat w ogóle kiedykolwiek się da wyczerpać, czy w ogóle w stomatologii jakiś temat się da wyczerpać. Wydaje mi się, że chyba nie, bo tych wątpliwości i problemów jest zawsze dużo. No i jakby no trochę jest to charakterystyka tego zawodu, że z tymi problemami często zostaje się samemu. W sensie sam wchodzisz do tego gabinetu i sam musisz sobie z tym radzić, i no brakuje takiej przestrzeni, gdzie można by było jakby właśnie trochę się wymienić jakby tymi spostrzeżeniami. Także no. Na pewno, bo każdy z nas, my nie spoczywamy na laurach nigdy. No, żaden lekarz nie może spocząć na laurach i my też próbujemy zdobyć tą wiedzę z tej dziedziny, w której się specjalizujemy. To nie jest tak, że tak jak wam powiedziałem, że ja nie szukam, nie jeżdżę, nie oglądam, nie chodzę na kongresy czy nie jeżdżę na kursy. No też to robię. Więc po prostu trzeba szukać. I to jest chyba dobry, fajny znak, że tylu z was jest tutaj, żeby tą wiedzę jakąś odsłuchać.